Powiem wam, macierzyński wciągnął mnie jak rozbitka sztorm. Co autor miał na myśli? Tobie tylko druga matka. Dzieci budują bazy, nie? Są kocyki, sobie rzucają na stołek między krzesełka i udają, że tam jest ich domek, tam jest ich baza. I my, kobiety, w trakcie okresu macierzyńskiego też mam taką bazę, tylko w domu. Nagle cały świat się kręci, ludzie jeżdżą do pracy, wracają, jadą, robią coś, spotykają się wieczorem. Ty jesteś w domu. Mama na macierzyńskim. Może mi się nie... ja nie umiem, nie wiem, bo muszę poczekać na męża, żeby mi powiedział. Ja się boję, że mojemu dziecku się coś stanie. Nudy takie. Mówię sobie, dobra. Koniec rozkminiania, koniec bawienia się z dzieckiem na dywanie. Zrób coś ze swoim życiem. Dziecko ma 1,5 roku, ja nadal na cycu, nie? Na początku wydawało mi się to straszne, karmienie cycą, okropnie, nie znosiłam. A teraz, jak ja sobie pomyślę, że moja córunia już by nie przyszła się przytulić tej mamuni, nie zaśnie na cycusiu, to już mi się tak robi przykro. Jeżeli zobaczycie na mnie kiedyś za 10 lat z taką 12-letką, to wiecie, że nie umiałam powiedzieć sobie dość. Zgubiłam wątek. Jak każda rozkojarzona kura domowa. Także coś wracałam do tego, że kiedyś byłam ciekawa, a teraz jestem nudna. Kiedyś miałam życie, teraz mam pranie. Czas na macierzyńskim jest względny. Tak, tego się nauczyłam. Kiedyś robiłam rzeczy, chodziłam do pracy, w pracy miałam dużo zadań, wracałam, w domu miałam dużo obowiązków, spotkałam się jeszcze ze znajomymi, jeszcze zdążyłam pójść na paznokcie do fryzjera, jeszcze zdążyłam wysłać maila do pracy albo zrobić prezentację, którą miałam następnego dnia w pracy zrobić. Wszystko, zadzwonić do matki albo przyjechać, odwiedzić, gdzieś coś zabić. Wszystko w jednej dobie. A teraz? Jak ja mam zrobić pranie? Moi drodzy, to mój dom jest w nerwach od 3 dni, ponieważ ja robię awantury, że ja nie jestem po to, żeby w domu sprzątać. Ja wstaję rano, ja już jestem zmęczona, bo ja już wiem, że ja mam zrobić pranie. Bo ja cały czas z tym dzieckiem na ręku, nie? Z tym dzieckiem na ramieniu, to dziecko po prostu czuje też ode mnie to, że ja się denerwuję, że mam zrobić to pranie i nie schodzi mi z rąk. Ona mi nie schodzi z rąk, a ja wiem, że ja mam zrobić pranie. Jak mam gdzie trzymać dziecko i trzymać pranie? Ja już nie mam awantura, nie? Awantura już jest okropna. Dlaczego my nie mamy jakiejś pani, która tutaj przyjdzie i to pranie zrobi? Ja się nie na takie życie pisałam. Ja się nie na takie życie pisałam. No. Mój mąż wraca z pracy i pyta mnie, co dzisiaj zrobiłaś? Jak to co? Ja się dzieckiem zajmowałam. Ja się co ja dzisiaj zrobiłam? Co ja dzisiaj robi? Jak pamiętam, że nastawiłam telewizor, obejrzałyśmy z Lilianą Domisie, potem ja włączyłam serwis informacyjny i poszłam sobie zrobić kawę, jej owsiankę. Potem zjadłyśmy tą owsiankę, potem trzeba było pozmywać. W międzyczasie ona mi pokazała jakieś zabawki, to się pobawiłyśmy na dywanie. Psy, trzeba było psy nakarmić, więc wyniosłam z lodówki to, co ugotowałam im wieczorem. Potem zaczyna być tak godzina między innymi 10-11, kiedy ona ma spanie, ale ja sobie wtedy myślę, oj, ta kawa mnie chyba nie dobudziła, chyba się z nią położę, a potem sobie myślę, nie, ja mam tyle rzeczy do zrobienia, ja muszę zadbać o swoją karierę. No i finalnie się jednak kładę z nią spać. Dzwoni mój mąż, ja nie odbieram, pytam się, dlaczego nie dobieram, ja prasowałam. Się wstyd przyznać, nie? Macierzyński to jest fantastyczne, to jest tak relaksujący okres. Z jednej strony, z drugiej strony, masz tak cię społeczeństwo nauczyło, że masz chodzić do pracy i produkować dla twojego kraju PKB. Masz być produktywnym człowiekiem, który daje podatki, który produkuje coś w jakiejś firmie, która znowu sprzedaje te produkty, które wy produkujecie. Masz sprzedawać, masz produkować, masz coś robić dla systemu. No i wychowanie dziecka, pomimo tego, że jest tryliard razy ważniejsze, bezkonkurencyjnie najważniejszą rzeczą w świecie całym, wychować człowieka, bo to jak my wychowamy jako mamy te dzieci, potem oni będą dorosłymi. Czy będzie chamska moja córka, czy będzie podła, czy będzie się czuła może kochana, czy będzie uśmiechnięta. To wszystko ona odbije w świecie innym ludziom. Warto by było jednak, żeby nikt nie napierał na to, że skoro dziecko ma 1,5 roku, to ja muszę iść do pracy! Ja się wyluzowałam. Ale moja mama do mnie mówi, no Klaudia, chociaż schudnij. Schudnij dziecko, żebyś się choroby nie nabawiła, żeby obca baba twojego dziecka nie chowała. Moja jest okropna. Za każdym razem jak mnie widzi. No już trochę schudłaś, Miło mam w domu, co? A potem się dziwią, że matki chorują na depresję. Nie? Fajnie. Nie to, że ja mam stres z wychowaniem dziecka i muszę zrobić pranie.
to jeszcze mam odstawić cukier do tego wszystkiego. No i odstawiłam ten cukier do tego wszystkiego. Słuchajcie, jestem na warzywach i owocach. Zapytajcie się mnie, jak się czuję bez cukru. To no zajebiście, bez cukru się czuję, słuchajcie, tak? A jakie mam poczucie humoru bez cukru? Ale mam humor taki, że ostatnio nawet sobie zażartowałam do męża, wzięłam walizkę i się prawie wyprowadziłam. Taki mam humor, no? Tak wesoło jest u nas, kiedy ja nie mogę zjeść. Codziennie się zastanawiam, Boże, jak mnie złapie rak, Jezu, jak mnie złapie rak, jak będę miała raka piersi, jak będę miała raka jajników, Boże, jak będę miała raka czarniaka, bo ja mam te pieprzyki. Po prostu ciągle się zastanawiam, czy złapie mnie rak. Bo hardkorowym jest myśleć, że nie dożyję, a ostraszy mnie tym ciągle moja mama przez to, że utyłam, do momentu, w którym będę czuła, że moja córka jest na tyle dorosła, żeby żyć sama. Nabawiłam się fobii tego, że ja umrę przedwcześnie. Że umrę przedwcześnie i że moja córka zostanie sama na tym świecie i słyszę takiego: a obca kobieta będzie twoje dziecko chowała! W ogóle moje dziecko jest wspaniałe, każde dziecko jest wspaniałe, każda matka, która siedzi ze swoim dzieckiem, uwielbia swoje dziecko, dzieci są wdzięczne, są nieskażone jeszcze grzechem, są fantastyczne, są daj buziaka, ta ci otwiera buzię, cały język, wylizuje ci całą twarz, uśliniona jesteś, no po prostu i ta zadowolona, czy fajnie, że mi dała buziaka. Miłe to jest bardzo. Tak, bardzo jest miłe, kiedy dziecko cię terroryzuje. I to jeszcze przy innych. Bo jeszcze jak mnie w domu terroryzuje, to trochę tak jak mąż, który cię maltretuje w domu. Póki inni nie widzą, to jeszcze na Instagramie i Facebooku możesz zgrywać szczęśliwą parę. Ale już jak u znajomych cię steroryzuje, to już widać, że w tym małżeństwie coś nie gra. No i tak jest trochę z dzieckiem, że kiedy moja córka krzyczy na mnie w domu, no to ja mówię: nie krzycz na mnie, Lilianka, mamunia nie lubi, jak krzyczysz na mamę. No i ja jej robię wszystko, co ona chce oczywiście, bo ona mnie nakrzyczała. Ale wiem, że inne matki też się muszą z tym mierzyć i wiem. I słuchajcie, tak jak nie ma idealnych małżeństw, tak nie ma idealnego macierzyństwa. Nie ma tak naprawdę idealnej matki, nie ma idealnego dziecka, chociaż nie, dzieci są idealne, ale są też kapryśne, no. I ciągle chcą twojej uwagi, ciągle od 7 rano do 22, ciągle. Żeby nie wpaść do dziury, żeby nie złamać rączki, żeby nie spaść z krzesełka, na które się wdrapało. Non-stop jesteś na robocie za ochroniarza. No i ten mój mąż wraca i się mnie pyta, co ja robiłam przez cały dzień, nie? A ja nie, co ja mam powiedzieć, uratowałam dziecko, nie spadło z krzesła, zobacz, potrafi pokazać oko, potrafi pokazać nosek, tak, potrafi zaklaskać, tańczy, potrafi powiedzieć pierwsze słowa, mało siedzę, siedzę i rozwijam, tak? Potrafi skupić uwagę na książeczce, rozwijam dziecko. Chcesz mieć mądrą córkę na starość, która cię nie odda do domu starców? To mi teraz podziękuj i nie pytaj się, czy jeszcze zrobiłam coś więcej. Oburzające, nawet oburzające. No ale mężczyznom też nie zazdroszczę. Bo on nie tylko musi iść do pracy swojej, ale jak wróci, to jest tak, odstawienie, idź teraz do taty. A tata, czy jest zmęczony, czy nie, czy jest głodny, no nie, jak jest głodny, to mu pozwalam zjeść, ale tak, z dzieckiem. Zjadłeś już? No ile można jeść? Ja trochę przesadzam, nie jestem aż takim tyranem. Czy jestem? Jestem, czy nie jestem? Jestem, czy jestem? Nie wiadomo! Wiadomo tylko, że jestem bardzo fajna! Bo nigdy nie jest ze mną tak, żeby ci się w życiu nudziło, ponieważ zawsze znajdę ci zajęcie z dzieckiem, które możesz zrobić, żebym ja sobie chwilę odpoczęła. Albo razem coś poróbmy. Masz ochotę iść na rower? To idziemy razem na ten rower. Tylko ty masz fotelik z dzieckiem, żebyś za bardzo nie pędził. Pepko, w ogóle Pepko, Pepko! Nie wiedziałam, co to jest Pepko przed urodzeniem dziecka. Nie miałam bladego pojęcia, co to jest za sklep. Dzisiaj Pepko to świątynia każdej matki posiadającej małe dziecko. Ubranka, słuchajcie, dla dzieci po 7 zł, po 5 zł. 9,90. Jak w Pepku mam wydać 19,90, to już się grubo zastanowię, czy ja chcę tę bluzę. W Warszawie za 12, 13 do 15 zł kupujesz kawę. Kawę na mieście. A tu za 19,90 masz szansę mieć bluzę na cały sezon, jesień, zima dla dziecka i ty, ja się zastanawiam, bo to już jest Pepko drogo, więc ja już się zastanawiam. A czemu ona nie kosztuje 4,99? Czemu? To ja poczekam na przecenę. Ja tylko widzę te wózki zmieniające się, tylko się przepychamy w tych drzwiach w Pepko z tymi wózkami, handarami, tak każdy z nas jedzie, nie? W parku się oceniamy, ile każdy wózek kosztował. Te, co mają droższe wózki, od razu poznają te, które też mają droższe wózki, bo te, które mają droższe wózki, znają się na markach wózków, które drożej kosztowały i obczajają tylko, czy masz wózek w podobnej cenie do mnie, czy masz tańszy, czy droższy, nie? Tak, te mamy, które mają droższe wózki, przychodzą jakby dumniej, ale jak, słuchajcie,
dziecko w piaskownicy szturchnęło moją córkę i przewaliło, no to ja myślałam, że ja to dziecko wypierdolę po prostu z tego placu zabaw tak, że kurwa, no pójdę siedzieć, no skończę normalnie w więzieniu. Wciągnęłam i powiedziałam, wiesz co, nie wolno bić dzieci, dlaczego ją popchałeś, ona jest malutka. No i poszedł. Jakby mi tylko zapyskował! Czemu nie można bić dzieci? Nudy. Macierzyński byłby o wiele ciekawszy, gdyby można było bić dzieci. Przynajmniej czyjeś, nie? Ale się wkręciłam, co? Się wkręciłam na maksa. No mówię wam, macierzyński wciągnął mnie jak rozbitka sztorm. Tak czy siak. Pozdrawiam wszystkie młode mamy. Czas, który nam płynie, jest fajowy, niepowtarzalny, zdarza się tylko raz, jest wyjątkowy. I wiem, że macie czasami depresję, wiem, że czasami wam jest strasznie już źle. Ale to jest naprawdę krótki czas. Między tobą a twoim malutkim ty maluszkiem. Także korzystaj, nie martw się, będzie dobrze. Miłego dnia!